Proszę Państwa, jestem pod wielkim wrażeniem tego, co się dzieje w Grójcu od 20 lat. 20 lat, 20 dzisiaj jubileuszowy festiwal pieśni, który na przestrzeni tych 20 lat, tutaj na pewno panowie będą o tym mówić, zmieniał swoje oblicze i charakter, ale przede wszystkim Bogu dzięki, że jest, że się rozwija i ubogaca nas, a też widzimy, jak jest też coraz z roku na rok coraz większy poziom tego festiwalu, co jest dla nas tutaj uczestników, przynajmniej dla mnie jest to jakaś uczta duchowa. 20 lat temu zrodziło się w mojej głowie, będąc wtedy dyrektorem Centrum Kultury Regionalnej w Grójcu, żeby powstał coś większego, poważniejszego, nie tylko sama rozrywka. I postanowiłem, że spróbujemy zorganizować pierwszy powiatowy przegląd pieśni sakralnej. No i pierwsza moja droga to była do księdza Bogusława, proboszcza tutejszej parafii, który kochał śpiew, kochał muzykę i wiedziałem, że tu na 200% już będę miał pełną aprobatę. No a ja druga droga, trudniejsza wydawała mi się, to pójście do starosty i szukanie pieniędzy. Pan starosta Władysław Piątkowski zaskoczył mnie bardzo pozytywnie. Powiedział tak, po prostu, Tomek, rób, ja pieniądze na to i na nagrody dam ci. Także tu już nie miałem większych oporów, a regulamin napisać nie było dla mnie problemu, bo ja w festiwalach światowych, europejskich uczestniczyłem dużo. Widziałem, jak to się robi. Nie było dla mnie większych organizacyjnych spraw. I tak to trwało. Trwało to przez lata. Później przestałem być dyrektorem. Wziął to mój kolega Rejer. A ja przewodniczyłem często jury właśnie temu. Ale przychodzi taki wiek, że człowiek już nie wytrzymuje tych 12 godzin siedzenia i słuchania i postanowiłem to oddać młodszym ludziom. I to wzięła Paula i wziął Piotr. I trzeba przyznać, że oni w tej chwili tak poszli do przodu, że już mnie nawet zaskakują. I tu chyba przyzna pan, panie wójcie, dzisiaj, że oni rzeczywiście ten festiwal rozwinęli, bo nasz festiwal był festiwalem powiatowym. Natomiast w tej chwili mamy już festiwal ogólnopolski. To jest wyłączna zasługa tych dwóch osób, z czego się cieszę i życzę im, żeby ten festiwal się rozwijał jak najlepiej i jak najdłużej trwał. Rzeczywiście początki były bardzo trudne i nie zanosiło się, że to tak pójdzie w tym kierunku na początku. To jak Tomek powiedział, był to świeży pomysł. Pomysł, który był po latach się okazało, ja to dzisiaj tak widzę, bardzo potrzebny Grójcowi, bardzo potrzebny chórom, scholom, które w naszych tu parafianych kościołach w powiecie grójeckim śpiewają. I patrząc z perspektywy 20 lat, nastąpił bardzo wielki postęp. Dla przeciętnego człowieka, zjadacza chleba, który słucha śpiewu, to może to jest tak od razu niewyczuwalne. Ale jeśli przyjdzie posłuchać tego raz na jakiś czas, to widać, jak to wszystko wygląda. Jakie jest zaangażowanie, jaki ogrom pracy jest wkładany przez tych chórzystów występy. Dla mnie to jest nieprawdopodobny wysiłek, zaangażowanie i rzecz bardzo, bardzo piękna, która mimo upływu lat jest rzeczą bardzo świeżą i powinna dalej trwać, bo taki śpiew, takie spotkania, to tak trochę łagodzą mi obyczaje i pokazują, co tam w naszej polskiej duszy gra. A my Polacy lubimy śpiewać. Lubimy i śpiew poważny, i śpiew taki bardziej luźny, ale gdy chodzi o muzykę sakralną, o chóry, to na tym przeglądzie, bo
mówimy, to był festiwal na początku, tak? Tak. Naszym zamierzem nie, na początku nie było, żeby to dzielić na jakieś klasy, bo to byli głównie amatorzy. To dzisiaj pokazuje to, jak daleko to zaszło, jaki to jest wysoki poziom. I myślę, że dalej to powinno trwać. O tyle to jest dobre, że słuchając takich chórów, jakie w tej chwili mamy, my musimy, po prostu wiemy, w którym miejscu się znajdują nasze chóry. To jest bardzo istotna rzecz, że zawsze należy dorównywać temu lepszemu, a nigdy nie w drugą stronę. I ja mam nadzieję, że jak chóry tu wszyscy posłuchają, pooglądają, to będą wiedzieli, do czego należy zmierzać. Mamy tło do tego, co, co robimy, ale kończąc, jest to potrzebne, jest to też bardzo pożyteczne i możemy być z tego dumni, bo nasze zespoły tu miejscowe, które występują, które chóry, które śpiewają, wcale nie ustępują tym najlepszym, renomowanym. Ja myślę, że jeszcze panowie są bardzo skromni, ale tutaj ojcowie założyciele, można powiedzieć, tak, w Ameryce. Tego przedsięwzięcia, tak ewangelicznie, ziarno, które panowie rzuciliście w ziemię po 20 latach, dzisiaj wydaje owoce i z tych owoców się wszyscy cieszymy i za to dziękujemy. To myślę.